Załóżmy, że a plus b jest równe 2a. Które z tych wyrażeń jest równe b minus a? I mamy tutaj takie możliwości. Minus b kwadrat, a minus b, minus 2b, 2a i 2b. No dobrze, czyli co? Czyli musimy jakoś wykorzystać to równanie, aby przekształcić b minus a do jednej z tych możliwych postaci. No czyli jeżeli a plus b jest 2a, to co? To jeżeli na przykład odejmiemy a od obu stron, no to co? To po lewej stronie zostanie nam tylko b, a po prawej mamy 2a minus a. Aha, czyli b jest równe a. A skoro b jest równe a, to b minus a jest równe 0. A skoro b jest równe a, to b minus a jest 0. No dobrze, czyli tak. No nie ma tutaj tego wyrażenia. Więc no, to zadanie wydaje się nieco podchwytliwe, dlatego że wprawdzie nie ma tutaj zera, ale jest podobne wyrażenie a minus b. Otóż jeżeli b minus a jest 0, to a minus b też jest 0. Prawda? Czyli jeżeli b minus a równe 0, to a minus b też jest równe 0, czyli co? Czyli b minus a równa się a minus b. Czyli rzeczywiście b minus a jest równe a minus b. No więc to jest dosyć podchwytliwe zadanie. To jest zadanie z naszego portalu, czyli wybieramy sobie tutaj a minus b, sprawdzamy odpowiedź. Dobrze i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań.